Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś omówimy jedną z tych historii, która należy do grupy historii nie dających się zaszufladkować. Pasikonizm, czyli jak przebimbać sobie życie. Ogólnie rzecz biorąc, pasikonizm to jest mniej więcej to, co kryje się między wierszami tego, co chce Wam powiedzieć pasikonik. Czyli łatwo powiedzieć, ale na pewno łatwiej zrozumieć. Poznałem ich przypadkiem. Szymon, to jak wygląda twoje podróżowanie? Ty tak się czujesz dobrze podróżując samemu, czy może fajnie by było jakiegoś kumpla albo dziewczynę i razem z nią jeździć? Jak to jest? Nie, mi się podoba tak jak jest, bo to nie jest tak do końca podróżowanie samemu, bo na drodze spotykam ludzi, z niektórymi podróżowałem nawet przez kilka tygodni, jak się poznaliśmy. Ale podoba mi się ta wolność, że jak zawsze, w każdym momencie, jeżeli coś mi się nie podoba, jakaś grupa, mogę z niej stać i wyjść. Mówiąc chłopaki, ja nie jadę do Salty, ja jadę do Kordoby. Co jeszcze jest fajnego w tej Boliwii? Słuchaj, co w Boliwii jest tak, piękna natura. Ludzie są naprawdę przyjemni, sympatyczni. Podróżnicy, których spotykasz, są ciekawi, bo do Boliwii nie przyjeżdża byle kto. Jeśli ktoś przyjeżdża do Boliwii, to ma jakiś, nie wiem, ma coś do powiedzenia ciekawego. Są fajne miasta, jest tanio. Miasta są zupełnie inne. To fascynujące jest ten. Wiesz, to jest jedyny kraj, który ma w Ameryce Południowej, który prawie większość jest indigenous, czyli tak jakby potomkowie Indian. Oni mają swojego prezydenta, Indianina. I żyją tą swoją kulturą, wiesz, wcale nie przyjęli tego z amerykanizowanego świata czy europejskiego. I jakoś nie działa to dla nich, wiesz, no jest to biedny kraj, ale patrząc na ludzi, na ich twarze, na ich oczy, nie można powiedzieć, że oni są smutni, zdepresowani czy jakoś zdołowani. My friend is from New Zealand and he doesn't speak good English, so... Anymore, he used to. Yeah, he's really feeling bad about it. It's this kind of person who has a beautiful, crazy life. He is like one of the life nomads, living in different countries, falling in love with in different countries with girls. He's something between pasikonik and the rest of us. It's true. It's probably exactly right. No, he's like the rest of us, but he likes to think that he is like pasikonik. I think in between. Ameryka Południowa jest kontynentem rekordów. Szczyci się najdłuższą rzeką świata, najgłębszym kanionem, najdłuższym łańcuchem górskim, jedną z najsuchszych pustyń, największym obszarem pierwotnego lasu równikowego, a także największą pustynią solną świata. Rekordowo niska była również cena biletu lotniczego, jaką pasikonik zapłacił za lot do miasta Recife, nazywanym brazylijską Wenecją. Pasikonik nie wiedział, że miasto Recife nazywane jest brazylijską Wenecją, gdyż nie wziął ze sobą przewodnika. Nie wziął również ze sobą ubezpieczenia podróżnego. Zaszczepił się tylko przeciwko dwóm chorobom, mimo że bezwzględnie wymagano 5 szczepionek.
Aby zrozumieć, jak przebimbać sobie życie, należy poznać filary, na których opiera się pasikonizm. Półtora dnia czekania na tej stacji. W końcu ruszamy w czterodniową podróż. Z tą oto ciężarówką. To jest nasz kierowca. Jappa! Jest Ewelina i ruszamy do São Paulo. Poznali się przez ogłoszenie w internecie, jeszcze w Europie. Miała dziewczyna jaja. Była wojowniczką o duszy ciepłej, delikatnej i subtelnej. Jej godność, elefelka. Oboje mieli ten sam zamiar. Przyjechać Amerykę Południową autostopem. Brasileiro, pozdrawiam. Wilak. Polaku. Witajcie Wilki, tutaj Misiek Pasikonik. Jak tam ścieżka na Boliwie? Jestem teraz koło Salwadoru. Rozumiem, że czyściutko, także trzymajcie się koledzy i szerokości. Nie ma co jak jechać bez świateł ciężarówką. Dosyć sporo na godzinę. Pasikonik nie zna języka portugalskiego, dlatego tłumaczenie nie jest do końca dokładne. Carona está poligoso en Brasil? Sí, muito. Porque? Muito assalto. A gente não sabe, não conhece as pessoas, entendeu? Sim. É, dá uma carona, de repente a pessoa rouba, né, põe a arma e aí não pode, entendeu? Sim. Trzeba wiedzieć, że pasikonik z elefelką omijali turystyczne miejsca. Interesowały ich tylko zapadłe dziury, zapomniane przez świat wioski i niczym nie wyróżniające się miasta. Ponieważ tam mieściła się proza brazylijskiego życia. Português bom. Minha massa, a mãozinha aí tá forte. Pantanal to największe bagno na świecie. Zajmuje obszar 2/3 Polski. Teren jest prawie niezamieszkany przez ludzi. Człowiek zajmuje ledwie zauważalny element krajobrazu. W Pantanalu żyje 700 gatunków ptaków. Od 30 do 40 milionów sztuk kajmanów, ogromne siedliska jaguarów, wilków, pum, czy nie warto byłoby się urwać z tego schematu, mrówkojadów, a jaszczurek, a węży, a w tym również 6-metrowe anakondy. Do tego piranie, pająki i setki milionów insektów. Po Pantanalu poruszać się można jedynie łodzią, konno lub jeepem.
i oczywiście tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Idziemy przez pantanal. Przeszliśmy już około 20 km, troszkę podjechaliśmy stopem parę kilometrów, jakąś ciężarówką. Generalnie miejscowi, jak powiedzieliśmy, że chcemy iść tutaj sami i piechotą, powiedzieli, że jesteśmy wariatami. My im odpowiedzieliśmy, że jesteśmy wariatami i poszliśmy. Ale teraz już rozumiem czemu. Mówili, że jesteśmy wariatami, po prostu spiekota jest niesamowita. W powietrzu nie ma w ogóle żadnej wilgotności. Mówili, że to jest bardzo niebezpiecznie, bo jest dużo tego osą, co jest albo lampartem, pumą, panterą, albo jaguarem, nie wiadomo. Widzieliśmy świeże ślady na drodze, ale jeszcze żadnej nie spotkaliśmy. O, widzę jednego. Widzieliśmy ślady węży, papugi, krokodyle, ale nie ma śladu osą. Osą, czy jakoś tak. No, idziemy dalej. Mamy do przejścia jeszcze mnóstwo kilometrów. Za 50 km, czy 40 już teraz może w zasadzie, będzie jeszcze jedna wioska urocza z rzeką. Co może się zabawimy dłużej, jak na razie to idziemy. Strasznie z gorąco. Jedziemy do restauracji. Jedziemy, ja pcham elefelkę do restauracji. No, dormir en barraca. Pra vocês ir pra lá assim, ó. Pra vocês ir pra lá passear, não vai deixar caro. Poranek, wschód słońca, właśnie wstaliśmy i zobaczyliśmy, że tuż koło naszego namiotu leżą zwłoki małego krokodylka. Jest wyżarty od środka. Wczoraj go tutaj nie było, kiedy rozbijaliśmy namiot. Musiała zajść w nocy tutaj jakaś akcja, nie mam pojęcia, co go wyżarło. Jest pusty w środku. Ale różne rzeczy się w nocy słyszy tutaj. Po prawie 5000 kilometrów autostopowej przeprawy przez Brazylię, bohaterowie dotarli do Boliwii, gdzie postanowili się rozdzielić. Ludzie używają takiego wyrażenia „zdzwonimy się”. Pierwszej nocy w Boliwii wszystkie pasikoniki śpiewały. Są wszędzie dookoła namiotu. Ale co to jest, to nie mam pojęcia. Elefelka ruszyła w głąb kraju, pasikonik zaś zamieszkał w samotnej chatce w górach. Aj, poleciały. Chciałem wam pokazać, takie ładne, kolorowe papugi przyleciały tutaj. No nic. Od 4 dni mieszkam sobie w tej chatce. Dookoła są góry, lasy i zwierzęta. Oj, dziwne zwierzęta. Właśnie przed chwilą zmywałem po wczorajszym posiłku, mojej zmywarce, pralce i prysznicu i w zasadzie całej toalecie. Pracuję w sadzie mandarynkowym i cytrusowym. W zamian mogę zostać sobie tutaj i mieszkać, jak długo mi się będzie podobało. Roboty jest dużo, więc może i zostanę trochę dłużej. Właściciele przywożą mi wszystko, czego mi brakuje, wszystko, co potrzebuję, a w zasadzie nawet więcej.
Mieszkam tutaj nie sam, ale z księżniczką Poki, która całymi dniami wypoczywa tutaj na w naszym łóżeczku. Wieczorkami, kiedy słońce zajdzie, palę w kominku. Kiedy słońce zachodzi, pojawiają się gwiazdy. Miliony, miliony gwiazd. Miliardy gwiazd. Takie wielkie niebo, ogromne. Cudowne, przepiękne. Ja od 3 dni nie widziałem człowieka, za to widziałem dużo takich czarnych pająków, które od czasu do czasu mnie przepędzają z mojej chatki i muszę uciekać tam gdzieś do sadu, ochłonąć trochę, potem wracam z miotłą. Ale powoli przyzwyczajam się do tego towarzystwa. Tu sobie rośnie awokado. Pierwszy deszcz! To prawda, stoję w błocie, ale to jedzenie nie kapie. To jeszcze zdążyłem sobie trochę pozbierać owoców przed tym deszczem. Pasikonik nie chce powiedzieć, gdzie się znajduje to miejsce. Chatka na skraju cywilizacji, 2 godziny drogi od najbliższego miasteczka. No to ja sobie właśnie tutaj pracuję w tym sadzie mandarynkowo-pomarańczowo-cytrynowym. Wcześniej nie wyglądało to tak jak teraz, bo wiem, wyglądało to mniej więcej tak, to był bardzo opuszczony sad. Ja to wziąłem wszystko, no nie wszystko, ale wziąłem to maczytą, powycinałem takie ścieżki, drogi różne, żeby można było tutaj się dostać do owocujących drzew. Nie było to zbyt proste, ponieważ nie wiadomo, co w tych kaszczach się czai. Co po chwilę cię coś gryzie, jakieś wychodzą wysypki. Mieszka tutaj podobno bardzo dużo jadowitych węży, więc trzeba zwracać uwagę, ponieważ jestem tutaj sam zupełnie. To znaczy jest Poki, ale nie wiem, co ona by zrobiła właściwie, jakby mi się coś stało. Obudziłem się dziś rano i nie bardzo mogłem poruszać palcami. Powchodziły mi tu wczoraj jakieś kolce. Nie wygląda to może jakoś groźnie, ale boli cholernie i nie bardzo mogę poruszać kciukiem. Próbowałem sobie igłą wyciągnąć niektóre kolce, ale chirurg kiepski ze mnie. Teraz leczę się aloesem. Jego ręce zaatakowała nieznana trująca roślina. Pozyskanie drzewa, rozpalenie ognia, gotowanie, ba! Nawet zawiązanie sznurówek stało się skomplikowane, bolesne i bardzo czasochłonne. Aby uniknąć bólu, nie zdejmował butów i jadł wszystko na surowo. Truciznę z pasikonikowatych palców wyciągnęła specjalną miksturą Carmen Luz, zwana przez miejscowych czarownicą. De azul, ¿va a querer? No. ¿No? Yo soy hace punta. Pues entonces, a ver, vamos a ver. Es que...
Huele rico. No, todo y si le cambiamos entonces a ver. Esta es primera. Carmen jest szamanką i potrafi czarować. Potrafi również malować, dlatego raz w tygodniu odbywają się u niej zajęcia malowania dla grupki dzieci z okolicy. Abajo hay un montón de chaquetas. Bueno, vamos a ir juntos. Hay mochilas, chaquetas, en fin. Chao, Carmen. Grupa ta nie edukuje się w zwyczajnej szkole. Rodzice organizują zajęcia domowe. I tak, co poniedziałek dzieci uczą się pisać u pana Fernanda, co wtorek wyplatają koszyki i lepią z gliny u państwa Sanchez, a seniora Teodora uczy je gotować w każdy piątek. Boliwia, najbiedniejszy kraj Ameryki Południowej. Zajmuje obszar wielkości dwóch Francji, a zamieszkuje ją 9 milionów obywateli. Jest to jedyny kraj na świecie, gdzie większość społeczeństwa to rodowici Indianie bez domieszki krwi białych. Boliwia leży na terenie aktywnym sejsmicznie. Zdarzają się wybuchy wulkanów. Lasy równikowe stanowią 51% powierzchni kraju. Drugą połowę zajmują pustynie oraz góry wysokie na 6000 metrów. W piątym tygodniu pracy w sadzie owocowym odwiedził pasikonika podróżnik Szymon. To on jest autorem tych zdjęć. Szymon uświadomił pasikonikowi, że jego wiza się kończy i powinien pojechać do cywilizacji po nowy papierek. I jedziemy do stolicy. Jest trochę ciasno, ale jesteśmy ściśnięci jak sardynki. Zajebiście! 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 Exactamente! Que tal? Zajebiście! Yes, yes! Gesto! Muy bueno! Como leche! Como leche! El Polonia está como leche! No, no, no! Wow!
¡Ah, es fuerte! ¡Pero me gusta mucho! ¡Viva Bolivia! Szymon i Pasikonik natknęli się w stolicy na jeszcze jednego Polaka podróżnika. Od siebie dodam, że pasikonizmu nie rozumiem i zinterpretować nie potrafię. Za to uważam, że o tym, co autor miał na myśli, świadczyć może jedynie, co w danej chwili autor miał w kieszeni. Dobry, dochodzimy do miasta, dajemy z siebie wszystko. Wczoraj prawie doszedłem, ale dzisiaj już na pewno dojdziemy. W grupie Szymon, Pasikonik i Filip. Ah, muchas gracias. Esta puerta, ¿sí? Al fondo. Al fondo. Con el ventanilla única. Muy gracias. Muy gracias. Bueno. Jesteśmy w tajnym gabinecie władzy boliwijskiej i staramy się załatwić paszporty boliwijskie i myślę, że to się uda. Także do zobaczenia. No, kompetencjo tengo, kompetencjo. No vale. Sí, bien. Amigo, compra, hombre. Necesito comprar. ¿Sabes dónde puedo comprar? Los melones. How much pay for this? Zjadę kamerę. Dobra, poczekajcie, wstaniemy. Postanowiliśmy, ponieważ w polskim filmie nic się nie dzieje, postanowiliśmy nakręcić film akcji. Kręcimy. Chodź, siedziemy z nimi. O. Panie ministrze? Tak. No właśnie sprawdzamy. Soki tu się robi troszkę inaczej. Nie dodaje się sztucznych składników. Są tańsze. No panie ministrze, no przyznaję, że mi smakują. Wiem, że nie powinny. Zresztą Szymon tutaj rozpracowuje technologię. Zrobimy wszystkie fotografie i prześlemy. Tak. Myślę, że można się dużo nauczyć.
dywan. Panie od soków? Nie wiem, czy to się, nie wiem, czy się uda. Zobaczymy, czy za film paszport. Kandama, i podejdziemy. Si, i polka i necesitamos paszporty nowe de Bolivia. I se puede. Si. Necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Por favor, necesitamos mucho. Bueno, ustedes ahorita están vestidos de boliviano. Przyszliśmy tutaj załatwić sobie paszporty boliwijskie, ponieważ czujemy, że jesteśmy już tak głęboko w tej kulturze, że nam się należą. Pero yo no amo ella, no es mi tipo. Y una cosa, porque no sabemos qué hacer un hijo. Sí. Pero él es no padre. Es negro, yo soy blanco. Y pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Que mujer está haciendo pasaporte y después yo matrimonio con ella? ¿Tengo pasaporte también? Sí, como hombre es más fácil. Es igual. ¿Es igual? Es igual. Es igual. Lo mismo tiene. Ah. Equidad de género, ¿no es cierto? Oh. Por 3 meses. Tienen que hacer su residencia temporal por 1 año, luego por 2 años y después... ¿Podemos pagar más? Evidentemente se va a pagar. ¿Podemos pagar más? Un poco, pero... Todo es un trámite, todo es un trámite. Entonces, muchas gracias para las promociones. Sí, sí. I wkręcamy się w to środowisko i rozwalamy to środowisko. Jesteśmy już na półmetku. Gracias. Gracias. ¿Y él? Él está filmador. Chao. Chao. On już ma paszport. Tak, czeka na paszport. Ona ma paszport. Wszyscy mają paszport. Spoko. Dusza mi się ruszy. Dusza mi się ruszy. Kto to jest miś duszy? Dusza mi się rujczak. Szponak. Jak szponak? Szponak. 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 What are you doing? Szponak. Landing with the szponak. Chcę wam przedstawić miejscowego Janosika. No, to ile by dynika mieć przecież. Po polsku mówi na etiopie, jak sobie masz. Aaaa, pola! Tak, że nie pomogę. Chłopak wraca z Sylwestra. Już 10 lat. Bardzo ładnie. Mój elegantny. No, excellent. Alguna? Conoce... Ah, mira, qué bueno. Conoce Michael Jackson? Myślę, że to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane niż się wydaje. Autos directos a la derecha! Autos directos a la izquierda! Por favor! Ja, natürlich! Wunderbar! Das ist nicht! Das ist wunderbar! Ich liebe dich! No, filmando, por favor! Wiecie, to są właśnie pieniążki, które chłopaki zarobili, tańcząc krakowiaka na rynku. W Boliwii, przypominam, najbiedniejszym kraju w Ameryce Południowej. No nieźle. Ale nie tańczy. Chłopaki, to nieprawda, że Michael nie żyje. On przyjechał do Boliwii, to jest tak zajebiście. Puede enseñarme algo bailar? Bailar.
No, seguro to, to całe. Linda, sì o no? De Polonia. De Polonia. Papa. Nie powiem, powiedziałem raz, nie powiem więcej. Ja musisz to powtórzyć. Ja tylko chciałem powiedzieć, że pasikonik dotykał pałkę policyjną i nawet mi się tam powiedział, to ale mi się tam podoba. Ty lubisz pałki policyjne, prawda, że? Terabuco! Terabuco to wioska indiańska, której mieszkańcy ubierają charakterystyczne czarno-czerwone poncza. Te polskie zimne nóżki są trochę lepsze, nie? Co myślicie o tym? Hola, ¿cómo estás? Muy bien? Musimy zważyć, ile jest materiału, ponieważ nie wiadomo, czy nagraliśmy wystarczająco. Szymon, chyba już się zważyłeś. Myślę, że to jest ciężki materiał. To, co mamy, to jest ciężki materiał. A sprawdź tutaj, połóż. Centro, mira. Hola. Información turística está aquí? Necesitamos una mapa. Ona mapa de Bolivia. Ale Bolivia no tenía. No tenía mapa de Sucre de abajo, de la abajo de izquierda. Como mapa militar. ¿Y dónde está el gobierno? Tal vez pueden ir al ejército que es aquí. Ahí. ¿Y dónde está el gobierno? ¿Dónde podemos entrar y hacer una como oficinas? Oficinas, que cosas muy importantes. Porque Sucre es la capital. Claro, aquí están todos los museos que pueden visitar. Pueden ir aquí al Museo Histórico Militar y ahí les pueden dar un plan para ver lo que buscar. ¿Y dónde está el presidente de Sucre? ¿Dónde no visita Sucre? Sí, Sucre no visita Sucre, solo el presidente de Bolivia. Sí, oh, sí, sí. Y vive en La Paz. ¿Y dónde? ¿En La Paz? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué es esto? Y ahora con esta vibro internet, internet va a ser mejor aquí. Sí. 2225. Yo te cuadro sin internet. Buena chica, ¿no? Más o menos. Amigo, yo estoy buscando un novio. No, pero tú me gustas. Yo soltero. Tú pareces como jefe aquí. No, pero tú pareces secreta en Bolivia. Conspiración. Conspiración. Necesitamos nombres, apellidos. Encontrar con agentes especiales. Agentes especiales. Sí. Dentro de este círculo está el capitán. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está preguntando. ¿Y usted? No, yo no. ¿Tienes otro trabajo? ¿Cómo se llama, capitán? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿No? Juan Carlos. Sí. Tak, znajdujemy się właśnie w szczycie sezonu na lwy. Lwy są opróbowane, dręczone. Tak, jedziemy po złote lwy do Gdyni. Nazwa filmu, mamy nazwę filmu. Sezon na lwy. Sezon na lwy. Sezon na lwy. To jest nasz film. Sezon na lwy. Chłopaki poznali jakąś Indiankę i teraz jest dyskusja o tym, czy pojedziemy na imprezę do Argentyńczyka, do wioski, który
Gościu nie ma telefonu, impreza trwa od 3 dni i ta ekipa chce tam pojechać. Czyli nie wiadomo, czy ciekawa, zobaczymy jak tam będzie, chcemy tam nakręcić parę scen i nie wiadomo, czy mają podobno tam zabić Boga, prawda? I go zjeść. Więc ja bym go chętnie spróbował. Tak. Oni mają, tutaj they want to kill a god and then eat this god. Goat? God. 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 I thought they're going to kill the goat. The god. Boga? God. Bóg, Dios. Dios, no. He's saying God. Dios. Dios. Ah, Dios. But who's Dios? I don't know, quién Dios. I don't know. No me molesta. Także podążamy powoli za muzyką. To już wylądowaliśmy w Nichciu. Nichciu. Nichciej. Nie chcę się tu znaleźć. Znajdujemy się w miejscu, w którym się odbywają słynne urodziny jego mościa z Argentyny. Jeszcze nie wiemy, czy jesteśmy zaproszeni, ale mamy śpiwory. Holanda, Suiza. No. Estados Unidos. No. George Bush. No. Barack Obama. Osama Bin Laden. Sí. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. No, no, americanos. Terrorista. Todos terroristas. Árabe. Esta chicha pura. Sí. Y yo, por favor, por favor. ¿Puedo? Sí. No tiene nada. Ah, gracias. No tiene nada. No tiene. ¿Y por qué todo el mundo está alegre? No tiene nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eso? ¿Sí? Es chicha. Chicha. Sí. Sí. Chicha pura. Ah, chicha purita, de maíz. Muy bien. ¿Mm? Cerveza. ¿Quieres probar chicha? Cóż, zobaczmy. Taka zupa, kurde, jakaś dziwna. Piłem już tą chichę na samym początku w Boliwii. Była o wiele smaczniejsza niż ta. Ta jest absolutnie paskudna. Zdecydowanie, dlatego tak kubę... Z uśmiechem na twarzy. Na zdrowie. Na zdrowie. Fuj, boję się, czy się nie rozchoruję po czymś takim. No, no. Nie stracę wzroku. Ja raczej nie powinienem takich rzeczy pić w moim stanie. No. Zapomniałem. Od kogo ten kubeczek? Od tej pani, tak? O, tak, tak, tak. Gracias. Oh my god. No. Muy amable. Yo no puedo. No puedo tanto. Que tenemos problemas en sistema. Silent party. My silent party. Or after 3 days everyone is dead. Yeah. Szukamy tej fiesty, ale nie możemy jej znaleźć. Wioska jest opustoszała.
O, tam jedzie jakaś ciężarówka. Co się dzieje? Idziemy na tą imprezę w Boliwii, w jakiejś wiosce? Mamy butelkę? Ktoś nam powiedział, że jest impreza. Impreza bardzo dobra i jest dobrze ukryta. Tylko na karty klubowe. O, to jest to możliwe, że to jest w tym... Miało tu być w tym domu. W tym domu? Albo jest. Najładniejszy domek we wsi, oto on. Dzień dobry. Co to ja chciałem powiedzieć? Poszedłem sobie kupić szalik do jakiegoś sklepu, spotkałem tam fajną Indiankę i opowiedziała mi o różnych tam rzeczach. W Nichciu jest fiesta, 2-3 dni, jakiś Argentyńczyk ma urodziny, no to my wiadomo. Ale przyjechaliśmy, to okazało się, że fiesty nie ma. To nie ma fiesty, nikt nie słyszał. Spotkaliśmy tego Argentyńczyka, w końcu doszliśmy do tego jego domu. No i to nam powiedział, że no tak, była fiesta, miał urodziny, ale to tak trochę wszystko, nie? Nie spodziewał się żadnych gości, żadnych tańców, w ogóle, my to w ogóle inaczej odebraliśmy. Aha, no i zastanawiamy się, co się działo. Dlaczego ta kobieta, dobra, piękne oczy, takie ciepłe, starsza, taka Indianka, dlaczego ona nas tu wysłała? Wiedziała, że umówiliśmy się z nią rano. Ona powiedziała, że też jedzie na tą fiestę, ale finalnie z nami nie pojechała, tylko wytłumaczyła, jak tam dojechać. Godzinę tu jechaliśmy i nie ma fiesty. Wiesz, może ona nie lubi tego Argentyńczyka i mu wysyła klientów, mówiąc, że tam jest wielka fiesta. Wyczai takich fiestowiczów i ich podsyła. Specjalnie dla nas otworzono sklep w wiosce, żebyśmy mogli sobie zrobić zakupy. Przyuważono nas, stwierdzili, że może coś kupią. I oto trwa wymiana towarowo-pieniężna tutaj w sklepie. Jeszcze mogę hablar inglés? Eso son polacos de Polonia. Esto es de Islandia, pero no tenemos un idioma común, entonces hablamos en inglés, el idioma universal. Sí. ¿Dónde? Polonia. Polonia. Polonia, como papa, santa. No, pero ahora la papa es el mío. Sí, santa también. Lindos ojos tienes. Ya, señora. Tú también. No, Y yo no. To everything what we see, what we experience, to simply the meaning of life. I don't have any answers. Come on. I'm just the same as you. No, yeah. You know more. No. Come on, at least you know some theories. About what? About the meaning of life. Oh, I'm not drunk enough to talk about the meaning of life. I need Polish soup for that. All right, so what do you want to talk about then? I want to take a piss. I don't know why you're following me with a camera. I'm still thinking that he wants to share something. He wants to piss. But you could piss like... There are people. There are people. Oh, you cannot. You shouldn't piss on their land. Yeah, or in the water. Yeah, you also have to be respectful to everybody. Maybe this water is... For drinking, yeah. Ah, this is maybe a toilet. Oh man, you found a toilet. It definitely is a toilet. Yeah. Oh no, maybe not. No? What do you think? Yes, it is. No. It's just for that, yeah. You sure? Yeah. Oh yeah, there's shit. Yeah, we're good. Oh yeah, there's shit. Tylko chcę podać przykład, że you know, że jak się robi to, co się lubi, to później się ma czas na wszystko. Bo czas nie istnieje, bo istnieje tylko pasja i radość tego robienia tego, co się chce. Nie mówię, że Boliwia jest lepszy czy Egipt, bo Egipt jest super. Chcę tylko powiedzieć, że jest różnica między poświęceniem 11 miesięcy swojego życia na coś, czego się nie lubi i cieszeniem się miesiące między tym, że cieszy się całe 12 miesięcy tym, co robisz. Tak właśnie wygląda moje życie. Ja się cieszę prawie każdego dnia. To jest podróżowanie. 5 ludzi, którzy się spotkało zupełnie przypadkowo. Siedzą teraz w wiosce Boliwii. Zobaczcie, co robi pasikonik. Po prostu on kąpie się w słońcu. A reszta to nie wiem, nie potrafię wam tłumaczyć, co robi. Ja tylko wiem, co pasikonik robi. A reszta ma jakieś... Pasikonik jest człowiekiem prostym, bez żadnych gierek. A wreszcie nie wiem, co się mogło wyklonować.
Jest taki kochany chłopak. Taki kochany chłopak, no. Stachuga trochę. Jak go spotkałem, jak go zobaczyłem w domku w górach. Taki kurde stachuga. Biedaczek Boży. Najszczęśliwszy z tej paczki. Jak tam? A kiedy przyjdzie także po mnie zgarbić światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. Luis, where you go? I'm going to La Paz right now. Yeah. What is in La Paz? What? I don't know what is in La Paz, but I know what is not in La Paz. It's not, there's no mitos. Do you know anything about the history of La Paz? No. No, nothing. What did you hear? You had to hear something. About La Paz? Yeah. Not sure. I don't know. You don't know anything about La Paz? No, no. And you're going there? Yeah. Żegnamy Luisa. Idziemy razem. Luis opuszcza Sucre, idzie jeszcze z nami na spacer. Prawdopodobnie pójdzie z nami do hostelu Michała, bo Michał musi założyć buty, bo jest w sandałach. No, ale Luis już wyszedł z hostelu i myślę, że zrobi to dzisiaj. Uda się mu to, co od... jest pierwszym śmiałkiem. Bo Sucre jest ciężko wyjechać, ale mrówki nas ignorują zazwyczaj. O, tutaj jakieś nie na polskie drogi. Because of me, there's a lot of us. Yeah. You still don't wanna go yet? No. The next one you take, or, yeah, or the next after the next? No, I know that I can take it here, so... So the problem is half solved. ¿Cómo está? Lo siento, amigo. Lo siento. To jest prawdopodobnie górnik z Potosi, który prosi nas o kasę na operację. Oni bardzo wyszczeni. Te doj un presente. No i pan prosił o pomoc, ale dzisiaj już pomogliśmy jednemu innemu panu, który miał... Quieres? Miał palec. Si, puede usar o si quiere vender. Pięknie. A tutaj Luis właśnie znalazł kogoś, komu podarował pomoc. ¿Te gusta? Entonces, sí, chido. Chao, amigo. Buen suerte. Well, I can do it now. Yeah. And he needed it. He really sure, needed sure. It. Take the moment. Wow, it's cool. Good job. I have my hands free now. Yeah. Good job. Good job. You're like, good boy, I love you. Yeah. Man, I love you. Yeah. Nie dał mu pieniędzy, to oddał mu swoje buty. A ja nie mam butów. But what it won't fit for sure. Look at mine. No. From here. I have two options. Adiós. Teraz jestem bardzo szczęśliwy. And I wcześniej? Wczoraj byłem bardzo szczęśliwy, bo poszedłem do internetu i naprawiłem swoją stronę internetową i działa z WWW i bez WWW. A jaki jest adres, Filip? Jaki jest adres? philiponderoad.com. Filip po polsku. F-I-F-I, philiponderoad.com. Cytując pasi komika, dzień rozpoczęty. Czekamy go na Szymona i za chwilę będziemy kręcić. What is your dream, man? What is your dream? What was your dream yesterday night? To come here. To come here? Yeah. Really? Did you dream about coming here? Yes, sir. My dreams are perfect. Wow, excellent, man. You're so positive. Where are you from?
Switzerland. Ah, that's why. Yeah, from Poland? Swiss bank. Yes, I am. You're from the French part? From the German part. From the German part, yeah. Ah, German part. Niemcy! No, przyjechałem z Pasikonistanu i naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Ten świat wygląda zupełnie inaczej, niż się spodziewałem. 1, 2, 3. 100 lat, 100 lat, nośli wyszli um. Hello, będziemy spiją. Zima w Boliwii, 25 stopni. Bardzo, my tutaj się parzymy w słońcu, a tutaj dziewczęta, proszę bardzo. Pero todo está con color. ¿Qué idioma hablan? ¿Qué idioma eres? Polaco. ¿Y ustedes qué idioma hablan? Castellano. ¿Y otro idioma, no? Quechua. Quechua. Ah. ¿Cómo se dice hola en quechua? Hola. No, en quechua. No, pero no hay en quechua hola. No hay quechua. Si no se saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Kashanki. Kashanki. Ajá. Imaina. Kashanki. Pero ustedes, ¿cómo se dice hola? Cześć. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Zabrali kaszankę, słoninę, rąbankę i wódki się nie napijesz. Moją pasją jest odkrywanie nowych miejsc. Jaka to jest, jaka twoja pasja? Ja nie mam żadnych pasji. Mi chodzi tylko o oglądalność mojego bloga. Zapraszam. www.mywayrand.com. Słuchajcie, Rydzyk w Boliwii zasiał swoje ziarno, bo się okazuje, że Radio Maryja nie jest tylko znane w Polsce, ale także w Sucre. Proszę zobaczyć. Myślę, że oni mają ładniejszą Maryję, nie? Jak ci się wydaje? Radio Maryja. Si. Ej, ja mój famosem Polonia. Si. I Rydzyk también. Tenemos el mismo, Radio Maryja. En Polonia. En Polonia, si. Si, es católico, si. Dlatego kolega z klasy. To, ty go sakam, tak? Si. A ver, jak się masz, kochanie, jak się masz? No, en Polaka se baila como si. Si, o. Con sus patitas? Lincel. Señor, ¿qué se toma en Bolivia? Cerveza está bien, cerveza, pero otra vino. Cosa. Vino, singani. Singani. Trago. Todo toma un todo toma. Pero todo se toma seco, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Unos bandidos, unos bolivianos. Chicha también se toma. ¿Conocen la chicha? Chicha. No, ah. Me gustó. Chicha. Sí. Pero ¿cómo se hace chicha? Y la hacen mal, de maíz. Oh. Se hace macerar el maíz y de eso se muele y de eso se hace el hervir, eso. Y sale la ropa y de eso se mezcla con agua y se vuelve la chicha. Ay. Se hace madurar. Ay, 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 probamos chicha. Y eso sube a la cabeza rapidito. Ajá. Guten Abend, ich heiße Philipp. ¿Y vos? ¿Cómo se llamas? ¿Qué haces tú? Ich möchte Spieler de Basketball. Basketball wunderbar. Und was? No bo u nas to jest lekcja muzyki, to się gra na flecie, na cymbałkach. A tutaj w Boliwii mają lekcje defilowania. Każdy chłopak musi umieć grać na bębie, a każda dziewczynka musi umieć obracać pałeczkę. Słuchajcie, Pasikonik tutaj pisze film, a ja postanowiłem opowiedzieć trochę, co tutaj się dzieje, bo jesteśmy w takiej prawie że telenoweli tutaj boliwiańskiej, boliwijskiej. Co chwilę, ponieważ
Jesteśmy tutaj już za długo. Jesteśmy tu 2, 3, 4 tygodnie niektórzy. Więc znamy sporą ilość ludzi. I ci ludzie się przewijają między sobą. Się łączą, się rozłączają, się dzielą. Dzięki temu powstają różne historie, jak rodem z telenoweli. Ponieważ ci sami bohaterowie pojawiają się w różnych sytuacjach. Dużo ludzi wokoło. Trzeba jechać na pustynię. O, tu eres de hijo de hombre que estaba trabajando hace dos horas. Ah, sí. Sí. Muy bien. Sí, puedo ver la cara y la misma cabello. Este hombre muy... ¿Tienes un hijo? ¿Tienes señor un hijo muy también? Agradable. Tengo, sí. ¿Y te parece también? Sí, parecido. Sí. Los tres Fernando. Tres Fernando. Mi padre, yo, mi hijo. Fernando, Fernando. Fernando. Impresionante. Pero el hombre es buena energía. Sí, hombre. Sí, mucha, mucha fuerza. Sí, sí. La felicidad, la muy vida. Muy amable. Yes, ja jestem Pesznikowy. Ja jestem Polako. Tu jestem, no sé. Jestem Pesznikowy. Tu jesteś Korko. Kocham cię. Kocham cię. Oh. So you think you look gay? Do I look gay? Yeah, you look okay. Zapytamy się, dokąd jedziesz, czy nie? A gdzie jest wasz bagaż? Mamy numer G. Nie, słuchaj, G, jak punkt G. Punkt G. Znalazłeś punkt G w końcu. Znaleźliśmy punkt G. Słuchajcie, znaleźliśmy punkt G i teraz wszystko stanie się proste. Señor, no sabemos dónde vamos. Señor, ¿qué tal la vida en micro? Bien, muchos pasajeros buenos, buena onda. Fin de semana ya estaba un poco ahí. ¿Sí? Hay difícil con muchos tráficos. Y este número es de G, ¿sí? J. Sí. A C. Línea C. A línea C. Pensamos que es línea G. Al otro lado está. Ah, entiendo. Esto no punto G. No punto G. Jesteśmy w autobusie C, C, ja się tak zastanawiałem, czemu tu nie ma żadnych kobiet. No to panowie, więc właśnie, kurczę, to zrobimy. Jesteśmy w punkcie C. A miał być punkt G. Czyli musimy znaleźć punkt D. Nie, to coś mądrzejszego. Lepiej jest podróżować samemu lub podróżować z kimś, kogo się naprawdę lubi, z kim się naprawdę dobrze czuje i z kimś, kto ma podobne oczekiwania i plany. U nas jest jakaś taka tęsknota za karierą, za zrobienie tych pieniędzy. No właśnie, kasa stara. Przedstawiam ciśnienie na kasę w jakiś. To jest kryterium porównawcze niestety w naszej kulturze, a tutaj zupełnie to nie jest. Tak jak ci ludzie, przez których przychodziliśmy, ta orkiestra. Jest jakiś środek tygodnia, jakaś mała wioska i siedzi 20 osób i grają kurde w instrumenty i tak jest ich zabawa, wygląda. To jest zupełnie dla nas niepojęte, ten stan umysłu. Środek tygodnia, kurde. Ksiądz, co mógłbyś tak doradzić takim młodym podróżnikom, którzy tak się zastanawiają, tu gdzieś ciułają te pieniądze, tak nie do końca są pewni, czy sobie poradzą, czy w ogóle to jest to, czego chcą. A jednak chcieliby gdzieś tam wyjechać, zobaczyć, nie, niekoniecznie Boliwia, ale może gdzieś Azja, może jakieś takie łatwiejsze kraje typu Argentyna. Co byś tak polecił? Słuchaj, pieniądze to nie jest przeszkoda. Ja też zaczynałem od stanu, że nie miałem pieniędzy. Ale to nie znaczy, że nie można podróżować. Jeździłem w polskie góry za grosze, jeździłem autostopem po Europie. To wiesz, pieniądze to... Jeżeli ci myślą, że podróżowanie, że do podróżowania to potrzebne są pieniądze, to się mylą, bo można bez. To jest tylko osiągnąć stan umysłu, żeby móc to zrobić, żeby mieć na tyle jaj, żeby móc zrobić pierwszy krok i wyruszyć. No ale wiesz, że tak jakby jadąc w góry czy stopem po Europie, to wystarczy mieć jaja, jakiś tam wiesz, namiot i może jakiś paprykarz szczeciński. Natomiast, że takiej Boliwii przyjechać, załóżmy do Argentyny, jednak potrzeba trochę tych pieniędzy, żeby załóżmy kupić ten samolot. Żeby tam załóżmy, nie wiem, jak akurat to wizy nie trzeba, no ale żeby zapłacić za hostel. To nie jest aż tak dużo pieniędzy. To więcej wydawałem mieszkając w Warszawie. Cały sekret polega na tym, że ja nic nie posiadam poza swoimi oszczędnościami. Czyli kwestia posiadam jest... tylko ten aparat i laptopa w hostelu i w nic więcej w życiu nie posiadam. Tylko moje oszczędności i drogę przede mną i drogę za mną. Czyli to jest taka umiejętność postawienia priorytetów, co jest ważne w życiu, tak? Tak myślę. Buenas señoras. Ari, buenas tardes, WhatsApp.
Słuchajcie, Pasi Konik, to jest chłopak, to jest pierwszy polski podróżnik, którego poznałem. To jest urodzony buddysta, człowiek, który cieszy się każdą chwilą życia, cieszy się tym, co ma, a nie ma wiele, a właściwie ma bardzo dużo i po prostu bardzo inspirująca postać, z wielkim poczuciem humoru, z zajebistą energią i mam wrażenie, że kocha ludzi, lubi życie i chciałbym więcej poznawać osób takich jak Pasi Konik i słuchajcie, wejdźcie na jego bloga, poczytajcie sobie, to jest naprawdę wyjątkowa postać. Pasiko? Blogspot? Konik. No, nie, Pasiko. Pasiko. Blogspot.com. Słuchajcie, czytajcie, oglądajcie Pasiko, blogspot.com. To jest prawdziwy naturszczyk podróżowania i jest żywym świadkiem na to, że wcale nie trzeba mieć dużo pieniędzy na to, żeby cieszyć się życiem, podróżować, poznawać świat, ludzi, wiele kultur. Potosi to najwyżej położone miasto na całym świecie. Znajduje się u podnóża góry Sierra Rico, czyli tak zwanej Srebrnej Góry. Srebro jest cennym minerałem. Wiele osób i wiele instytucji wyciągnęło po nie rękę. Ta góra pochłonęła już 8 milionów istnień. Dusze błąkają się tu wokoło. Postanowiliśmy nie kupować wycieczki, tylko spróbować dostać się do kopalń na własną rękę. Mamy prezenty, które już konsumujemy trochę. Mamy też inne prezenty dla górników. Próbujemy złapać autobus i zobaczyć, co się uda, zagadać z górnikami. Strasznie mi to nie smakuje. Ludzie w autobusie się zatrzymują, bo robimy to jak kompletni amatorzy. Ten popiół, który się zagryza, też jest obrzydliwy. No ale działa. Drętwieje mi policzek, drętwieje mi język i mam trochę więcej siły. No bo jesteśmy na 4000 metrów. Normalna sprawa w Boliwii. Zapłaciliśmy za nią 10 boliwianów, czyli $1.5 za taki woreczek. Czyli 5 zł. No i to tylko po to, żebyśmy nie zdychali z powodu wysokości, z powodu rozrzedzonego powietrza. To nie dlatego, że lubimy, tylko dlatego, że musimy. Escuchame una cosa, hermano. Yo te digo, hermano. De la bocamina para adentro o de la bocamina para afuera, somos personas. Pero de la bocamina para adentro somos animales. De la bocamina para afuera somos gente. Por decir, ustedes, si por ahí ustedes no entienden de la bocamina para adentro, ¿qué es el animal? Porque allí, de la bocamina para adentro, no hay ni padrino, no hay ni papá, no hay ni mamá, no hay nadie, no hay nada. Znaleźliśmy górników, przyjechaliśmy, pijemy z nimi już piwko. Wszystko nam tłumaczą, jak się dostać do środka, więc jesteśmy dobrej myśli, że uda się nam. Hasta la moneda tenemos en 5 bolivianos, tenemos el Cedullín. Y bueno, nosotros como obreros, tenemos trato de trabajar dentro de esta mina. Pero esta mina no es así por así nomás. Praca w tej kopalni to istna igraszka ze śmiercią. Średnio po 10 latach górnicy umierają na choroby związane z płucami. Hoy jest mi fin de semana, como el día viernes, cada viernes o martes, siempre trajamos al fin. Muy bonita, pero no queremos.
Hay muchos turistas aquí, ¿de dónde son los turistas? De Alemania. Ah, ¿sí? Vamos. Znaleźliśmy sobie przewodników. Sympatyczniejszych niż te panie, które nam chciały sprzedać wycieczkę. Idziemy zwiedzać. Tak. To jest Maria. Maria i Vanessa. Maria i tam jest Vanessa. Maria. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y dónde vives? Aquí en el cerro. ¿Dónde se está? ¿Dónde? En el cerro. Aquí, ¿dónde se está? ¿En el cerro? No. Aquí en el cerro. Co mam powiedzieć o niesprawiedliwości tego świata, że ci górnicy za 70 boliwiaków dziennie, czyli za 10 dolarów dziennie pracują w tych kopalniach i po 10 latach umierają. O, kiedyś ver, kiedyś mi jak mi kamera. Aquí. ¿A cuál? Aquí. ¿Necesitas? Y van a ver. Y nawet ya nie kłamie. Nikt się nie skarży mamie. Tu 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 tu. Witajcie w naszej bajce. Słoń zagra na fujarce. Pinokio nam zaśpiewa. Zatańczą koło drzewa. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić poważny film w Potosi, ponieważ to miejsce jest pełne ciężkiej energii, bo na tej górze ta góra zabrała 8 milionów istnień. Ale jak to w życiu bywa, spotkaliśmy dzieciaki, które się nami zaopiekowały, które zupełnie bezinteresownie po prostu spędzają z nami czas. Pokazują nam miejsca, chodzą z nami. Może nie mają nic lepszego do roboty, ale czujemy, że wszyscy się dobrze przy tym bawimy. To są nasze kochane dzieciaki. Vanessa, Maria i Alex. I Misiek. Mamy kaski, mamy lampy, idziemy na wyprawę. Idziemy zobaczyć Tio. To jest jego królestwo. Ta dziura. Si. Muy bien, la mancha negra que ven acá. Esta mancha negra es sangre de llama, ¿no? En el mes de junio los mineros sacrifican llamas en honor a la Pachamama. Lo traen a la llamita a ese lugar, lo cortan del cuello, la sangre que agarran echan a la entrada de la mina, a las casitas y otros también se pintan la cara, ¿no? Ese quiere decir que están cambiando la sangre de ellos con la de la llamita. Y más tarde se sirven un plato típico entre todos los mineros, comparten, ¿no? Pero lo que no comen ellos es la cabeza, el estómago, los pies. Hacen un hueco de un metro de profundidad aquí en la entrada. Lo entierran, ¿no? Es como una ofrenda a la Pachamama. Es también para que no pase accidentes, ¿no? En el recorrido vamos a ver huecos derecho y izquierdo. Sí, sí. Está abierto. Te lampce to. Nie wiem, czy jakieś zdjęcie robię. A poświeć? Czekaj, no przecież ledwo chodzę. Gracias, amigo. No to jesteśmy. Muy bien, amigos. Cada martes y cada viernes los mineros vienen a este lugar. Lo van ofreciendo de esta manera, ¿no? Le van ofreciendo coca. Lo van ofreciendo coca, lo invitan el cigarrillo. Y también lo hacen beber el alcohol puro de 96 grados, ¿no? Ah. Alcohol puro de 96 grados. Vamos a ver, amigos. Y cerveza, ¿no? Traen todo, amigo. Pueden ver cerveza, singani. Todo, ¿no, amigos? Casa real también, ¿no? Lo van ofreciendo de esta forma. Ya, y un poquito al pene, ¿no? Ajá, al pene. Los mineros son bien machistas, ¿no? ¿Por qué en las cuatro direcciones, amigo? Porque los minerales vienen
de norte a sur, ¿no? Entonces el minero lo va trabajando de este a oeste, ¿no? Ajá. Es por eso que lo va hallando en las cuatro direcciones. Y después le dice, ¿no? Salud. Ajá. Siempre tiene que decir... Porque si el minero dice... Está fuerte, entonces sus demás compañeros le dicen... Tú no eres hombre, tú eres gallina, entonces tú no eres hombre, tú eres mujer. Las mujeres afuera le dicen, ¿no? Ajá. Es por eso que siempre el minero tiene que decir... Muy bien, vamos a hacer una pequeña... Jeszcze 6%. Jestem, mój bien, amigo. Czy to jest tak naprawdę strasznie? No, spiritus. Spiritus. Ok, amigo. Trzymaj. Muy bien. Y después van bebiendo entre todos sus compañeros, ¿no? Entre todos los mineros, ¿no? Pero siempre van bebiendo puro, alcohol puro de 96 grados. Porque si lo mezclan con cerveza, chicha, Coca-Cola, entonces el tío les va a dar minerales mixtos, ¿no? Ajá. Es por eso que siempre lo van ofreciendo alcohol puro de 96 grados. Profesiones aquí como Cristo Corpso, no, nunca. Aquí, a las minas. No, amigo. ¿No? No, amigo. Dentro de las minas, los mineros solamente creen en el tío, ¿no? ¿Sí? Porque se dice que está escrito en la Biblia, ¿no? Dios está en el cielo y bajo la tierra es el diablo, ¿no? Entonces, sí. Todo lo que es sombra le pertenece al tío, ¿no? Entonces, los minerales, todo este sello le pertenece al tío, ¿no? Ajá. Se dice que... El tío está casado con la Pachamama, ¿no? Ajá. Entonces, cuando los mineros vienen a ofrecerle el alcohol puro de 96 grados, el tío se va embriagando, ¿no? Entonces, se encuentra con la Pachamama. ¡Salud! ¡Más gobia! ¡Ajé la vida de ser minero de Potosí! Podróżowanie autostopem to cudowna rzecz! Mamy widoki 360 stopni! To jest miasto zamieszkane tylko przez zwierzęta. Niesamowite! Idziemy do Uyuni odpocząć od tego towarzystwa, całego tego bałaganu w tych miastach, tego syfu, bakterii i brudu. Jedziemy na pustynię solną, bo te wszystkie potrawy tutaj są w ogóle niesłone. Bo Pasikonik to potrafi się dzielić. Podzielił się ze mną chlebem, serkiem i z pomidorkiem. Ale przede wszystkim podzielił się ze mną swoimi przygodami, swoim sposobem podróżowania i bardzo mu za to dziękuję. Ty ma za to, stary. Słuchaj, obiektyw jest nieodtworzony do końca. Zobacz obiektyw tutaj, jest wciąż. Ała! Nie, spoko! Nie, no trochę jest ten, na górze. Widziałeś? A widziałem, no ale co zrobić? Paluchem go. O, teraz jest niezamknięty do końca. O. Ej, ale w sumie fajnie cię widać. Tak? Tak, nie do końca. O, kamera się zepsuła, ale fajnie mnie widać. To widzicie, to jest
jest tylko namiastka. Nie czujecie tego pyłu, nie czujecie tego wiatru, nie wiecie, jak jest zimno. Nie widzicie tych widoków niepowtarzalnych i pięknych. Niektórzy płacą za to, żeby jeździć rollercoasterem. My mamy to za darmo 6 godzin polili. Jakie fajne miejsce! Co tu się dzieje? Będzie chyba jakiś koncert. Albo pogrzeb. Tradycja mówi, że wszyscy goście pogrzebu dostają woreczek koki i szklaneczkę wina. To jest tradycja żałobna w tym miejscu. Para rendir su homenaje a nuestra ciudad. Uyuni, hija predilecta de Bolivia, ciudad benemérita. El transporte unificado exige financiamiento para el asfaltado. Podróże to nie tylko przyjemności, ale też małe i duże cierpienia. Tak jak wtedy, kiedy nas zostawili na pustyni, bo... No właśnie... To wszystko przez nasze skłonności. O, Co
kierowca mówi, że mamy wysiadać, bo widział nas do sterka, albo ktoś powiedział. Powiedział, że mamy wziąć plecaki i wysiadać. Ale niedobrze. Ktoś pewnie mu powiedział. Stary, więc o, wiesz. Poczekaj, poczekaj kamerę. Misa. ¿Un cinganito? Sí. Ale panie kierowcy, już nie będziemy. Tamtędy do miasta? Si. Bardzo niedobrze. To mi się nie podoba. Chociaż... Kurde no, mówiłem ci, żeś nie pił z gwinta. Kurde, a kto podrywał tą dziewczynę? Ale z kubeczka można. Ale nie z gwinta, kurde, w autobusie. Ja wiem. No dobra, wiesz, bawiliśmy się trochę. No i co teraz, kurde? Zostawiają nas na pustyni. Powiedzieli, że mamy sobie iść gdzieś tam. Że tam jest miasto, stamtąd przyjechaliśmy. No. Nie wiem, wiesz co? No i kurde... I co? No ty podrywałeś tą dziewczynę, cholera, no. I po co? Ona się wkurzyła, ona wtedy ci nie chciała tam... Nie, kurde, mówię ci, że ktoś w lusterku... Albo kierowca w lusterku, albo ktoś mu kurde powiedział. Już gorzej być nie może. Zostawili nas! Zostawili nas! Dobrze, mamy tu w nocy jest minus 20, stary. Ty sobie to wyobrażasz? To jest minus 20. Właśnie konika wywalili nas z autobusu. A mówisz to przeze mnie, że ja podrywałem tamtą Poliwikę, ale to jest nieprawda. To jesteśmy w dupie. Jakiś jeep jedzie! Ratunku! Ratunku! Tu jesteśmy! Ale oni nas i tak nie wezmą! Bo to są komercyjni turyści! Nie, bo nie mają miejsca w tych jeepach, tam są napchani jak sardynki w puszce. O Jezu. Czemu na moim usiadłeś? Jesteśmy tu w boliwijskim, na boliwijskim placu zabaw i tutaj po prostu nie można zadeptać na krawędź. Tak się tu bawimy. Nie ma dużo zwierząt, zwłaszcza, że to jest pustynia solna tutaj. Wszystko ginie. Nie ma skorpionów, węży, nie jesteśmy takimi twardzielami, jak się wam wydaje. Ale na pustyni jest jedno bardzo ciekawe zwierzę. Nazywa się pasikonik. W końcu nie ma ludzi! Stary, ja idę się wysikać! Idę poszukać jakiegoś drzewa! No. Stary, ja ci powiem, że nie ogarniam tej solniczki. Uratowani! 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 Nie zatrzymał się! Nie zatrzymał się jak kiedyś! Nie zatrzymał się! Od dwóch godzin czekamy tu, jak coś przejedzie i przejechało! Pewnie abstynent! W dłuższym czasie w końcu doszliśmy do wyspy pełnej kaktusów i tu zamierzamy przynocować, no bo chyba tylko tutaj możemy się skryć, w tej pustyni.
Kalifornii, gdzie wieje, jest naprawdę zimno. Co, Szymon? Zimno czy nie? Proszę spojrzeć dookoła, jest tam nic, a my tutaj mamy wszystko. Chodzimy po rafie koralowej, teraz nie tylko kaktusami, na pustyni. Nie wiemy co zrobić. Mój kolega nie ma ciepłego śpiworu. Ale lubię ten boliwijski plac zabaw. Za chwilę będzie tutaj minus 20 stopni. Tak mówili. Ale jaka z tego prawda, nie wiadomo. Znaleźliśmy już miejsce na szałas. Ewentualnie możemy się do siebie przytulić. Jakoś przeżyć te minus 20 stopni w nocy. Ale może znajdziemy lepsze rozwiązanie. Kto wie? Weszny konik jeden miał pomówku siedem. Wszystko zignorował i wymyślił jeszcze jeden. Jak się czujesz? Godzina 14, coś? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Filip wstaje, kurde, podróżowanie, bardzo ciężka sprawa. Dzisiaj idę do muzeum, do galerii, do kościoła, do innych miejsc turystycznych, jak zwykle. Miałem się za późno, bo nie miałem luzika. Musiałem spać bardzo wcześnie, kiedy się budziłem. Czy zobaczymy się wkrótce? Muszę się ogolić do galerii. Dźwięk musi być dobry w filmie, bo jak nie ma dźwięku, to jest do dupy, nic nie słychać.